Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Planet Crafter z widokiem na nasze morze, z okna, znaczy w sumie z kamienia, ale tak właśnie tak zawsze tutaj obserwuję, co się tutaj pozmieniało. No chyba teraz tak nie za wiele, ale to z czasem pewnie będzie coraz więcej też tamto się zmieniało. Zobaczmy, jak tam sytuacja. Mamy drzewa, niby jakiś etap i już tak do owadów ciągnie, ale zrobiłbym sobie chyba jeszcze na ciepło jeden grzejnik, bo mamy dostępne 89 punktów energii, a ten grzejnik byśmy mogli zrobić, on zabiera 51, o. Ja myślę, że to by nie był głupi pomysł sobie zrobić taki grzejniczek. Jeszcze jeden, cyk. Bo zależy mi na tym energii tej fuzyjnej. Dobra, to. Irydów, w sumie te pałek irydu mamy sporo. No i tu gdzieś jeszcze było też... O, wybuchowy. A, i dobra, to nie na tym pięterku, tylko wtedy byśmy tutaj kładziemy grzejniki. W sumie mamy dwa, ale one są dosyć mocne. Mocno grzeją. Czuć pot, jak mi spływa po plecach od tego gorąca. Dobra, wypijmy sobie wodę. Ja bym prawdopodobnie dzisiaj byśmy poszli zobaczyć jeszcze, pozwiedzać może te tęczowe aleje, bo tam dużo żeśmy zostawili pulsarów, czyli tych innych rzeczy, kwarców, nie? Pod pulsarowych też, nie? Co sobie zrobiłem właśnie szapkę na kwarc pulsarowy, na kwarc magne, jak on tam ma? Magnetarowy? I będę pewnie jeszcze jakieś inne kwarce, ale tu mam nadzieję, że pomieszczę to wszystko. Dobrze. Dobrze, bo jakbym mógł też mógł jakiś mnożnik tlenu, to powiedzmy... optymalizator i tam glony. Ale dobra, to i tak potrzebuję na wszystko energię, nie? A żeby mieć fajną energię, to my mamy tutaj do odblokowania generator fuzji jądrowej. O, to bym chciał, nie? I to się... Teoretycznie wydaje mi się, że dzisiaj to odblokujemy, bo mamy już, widzicie, 430 prawie jednostek, a to się odblokuje na 750. To tak, no, idzie w miarę, myślę, dobrym tempem, to myślę, że dzisiaj to będzie odblokowane. Sobie może tylko jakąś tam dynię na drogę, jakbyśmy tam zgłodnieli gdzieś, nie? I myślę, że możemy się wybrać w tamtą stronę. Do kolorowych alejek. Ja bym tam chyba jeszcze zabrał jakiś tytan po drodze, żelazo i krzem, żeby sobie zrobić tam podstawowe gdzieś... Nie, magnes, tytan już mam. Krzem jeden potrzebuję i Z2 jeszcze żelaza. Żeby tam sobie zrobić jakieś podstawowe mieszkanko, żeby się tam nie dusić, nie? Dusi. No, idziemy pozwiedzać tam te kolorowe alejki i pozbierać jak najwięcej tych, mam nadzieję, kwarców jakichś różnych. Może też znajdziemy jakiś solarny kwarc i te inne jeszcze. To wtedy bym zrobił sobie też lepszą latarkę. To tak, chciałbym. Chcę lepszą latarkę, dajcie mi. O, tu jak się ładnie zrobiło, po tego statku. Aż jestem dumny. Jak to wygląda? No właśnie, tylko teraz tak. Jakby te alejki, one były tutaj dziś jak tutaj, o. I gdzieś tu w dół, o. Chyba nawet trafiłem. Albo nie, albo tak. Tak, one były tu nad... tu widzę szafkę! Tfu, szafkę. Dobra. Siu. Siup. Bo kurczę, teraz tylko nie wiem, gdzie sobie zrobić jakieś takie pomieszczenie, powiedzmy. Które powiedzmy... Czy tak? O! Elegancko. I tu będziemy sobie mogli zaczerpnąć powietrze. Dobrze, to zacznijmy od początku. Od tutaj, jakiejś pierwszej tej... alejki.
Krzem. A to co to? Krzem. Kwarc. Kwarc. Bo podejrzewam, że tego kwarcu to ja będę potrzebował sporo niedługo. O, latarkę sobie może włączymy, to jeszcze lepiej będziemy widzieć wszystkie kwarcowe nasze niespodzianki. A tu widzę na razie tylko pulsarowy, bo na fioletowo się świeci. O, tam widzę skrzynię. Bierzemy od razu to wszystko też. A pytanie tylko, czy nie lepiej by było zrobić w takim razie szafki. O, tu jest na przykład coś innego. A to jest chyba... Tak, tutaj gdzie byłem, bo tutaj te nasiona wyrzucałem. Tak, magnetanowy, czy jak to tam brzmi. Czy by jeszcze? W takim razie... Tu chyba mam wszystko pozbierane. Ja bym chyba sobie faktycznie, żeby nie chodzić co chwilę... O! Chyba tamtędy wszedłem, nie? Tak, bo tu jest już wyjście do tej oazy takiej. Dobra, to ja, żebym nie chodzić tak co chwilę, to bym sobie pozbierał jeszcze... Co to? To? Kobalt. Dokładnie się świecił, myślałem, że co innego. Coś porządniejszego. Żeby tak nie chodzić co chwilę, to bym sobie jeszcze zebrał na szafkę. I wrzucił na razie do tej szafki wszystko. Ej, dobra. A czy my mamy gdzieś żelazo? O, jest na przykład tutaj. Cyk. Kurna. Żelastwa nie mogę znaleźć. No wiecie co? Żeby człowiek chodził i szukał? O, dobra, jest. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Bo tutaj jeszcze też jest podejście pod górkę. O, tu jeszcze jest w ogóle... Jezus, nie widziałem tego. Matko Bosko. Dobra. Na razie to wszystko rzucimy. Weźmy sobie tak, tu. Dynię sobie zjemy. Dawaj, skrzynię. Dobra. O, tu jest żelazo. Jedno, drugie, to sobie zrobimy jeszcze drugą szafkę. Czy bardzo elegancko. Teraz tak. Tu jest ta jaskinia, co by wychodziliśmy od Uranu. Tam już byłem na dole. Pytanie, czy właśnie tutaj żadnych nie będzie takich... Wydaje mi się, że może być tutaj jakaś taka niespodzianka. Tam też coś widać. Wiem, że chyba tutaj gdzieś jakaś była ta skrzynka. Widziałem z góry. Oho! Skrzynki nie znalazłem, co prawda, ale zobaczcie, co ja tutaj znalazłem. Żeby to był ten solarny? Nie, kwaz... Co? Kwazararozozowy? No właśnie taki. Okej. Okay. Weźmiemy go. Czemu nie? Dosyć kwarcowo nam tutaj wychodzi ten odcinek. Ej, bo my tutaj możemy wejść do tej jaskini w ten sposób. Aha, w tam jeszcze możemy iść. Jezus, ile tu jest tych jaskiń? Skandal. Dobra. Cyk. Cyk. To co, idziemy dalej zwiedzać w takim razie. Fajnie, jakbym znalazł ten kwarc jeszcze solarny.
Abym mógł sobie właśnie zrobić... Dobra, na razie tutaj idziemy. A, tu jeszcze... A, tutaj zgubiłem jeszcze jeden, dobra. Cyk. Cyk. Tu jeszcze jest jakiś jeden. O. A tam do góry nie mogę? Mogę. Jakiś kolejny kwarc. Blazarny. To gdzieś do czegoś potrzebowałem, ten kwarc blazarny. Tylko nie powiem teraz do czego. Bo nie pamiętam. Jest tutaj pełno. Oho, tam jest jakiś ten inny kwarc, czy to jest ta jaskinia? Już byłem. Ej, nie, tu jest inny. Solarny kwarc, mamy to. O. Solar, o, i dostałem achievementa za to. Znalazłem ten kwarc solarny. To ciekawe. Tylko pytanie, czy ja stąd teraz wyjdę jakoś? Czy muszę jakoś wyjść, tylko czy mi nie zabraknie powietrza, bo ja teraz zaraz się zgubię po prostu w tych tutaj labiryntach. Weźmy sobie tego solarnego. Trochę. Oho. A czekaj. Czy ja tędy nie wyjdę jakoś? Tej jaskini? Tak. Tak? Czy nie? Czy ja jestem w dobrym miejscu? Bo ja teraz nie wiem, gdzie jestem. Tu. A tu chyba jest to miejsce, gdzie żeśmy zbudowali sobie, tak? Chyba tą miejscówkę. Tak, dobra. O, jest! Czy ja dolecę? Dolecę. Że teraz nie wezmę wszystkiego. Widziałem, że dziś widziałem z góry tą skrzyneczkę. Dobra, muszę się też zżłopnąć. A-a. Nie mam. Nie mam miejsca w plecaku. Czyli tak, czyli tu ta skrzynka skubana dobrze schowana. A tylko, że to mi da tylko jedną metal gear solid. Ej, dajcie mi więcej metalu, no żelaza. O, dobra, dziękuję. Jeszcze jedną. No nie bądź świnia. Ej, żelazo. Dziękuję. Dobra, wracamy się, zrobimy sobie szafkę. Teraz pytanie, czy jeszcze mogę znaleźć jakiś kwarc inny niż do tej pory znalazłem. Bo na razie to zbieram duże ilości kwarcu. No i jeszcze bym tam poszedł pozwiedzać, bo kusi. Żeby mi się też żarełko nie skończyło. Bo wiecie, ja tutaj chodzę sobie, zwiedzam kwarcowe doliny. Dobra, zobaczmy tutaj jeszcze, nie? Tak, bo tu możemy wyjść do góry, ale czy to... Aha, tu weszliśmy stąd też z góry przecież, dobra. To nieważne w takim razie. Możemy iść tu. Możemy iść tutaj, to byliśmy. Tu był ten niebieski kwarcowy. Pytanie teraz jeszcze, czy znajdziemy tu jakiś inny jeszcze? Chyba nie. O, skrzynka. Trochę siary. Blazarny. Dobra, ale to będziemy wiedzieć, że tutaj możemy znaleźć takie coś jak kwarc blazarny. Chyba całego chyba nie wyzbieram tutaj, no. Nie wiem, czy jest sens tak wszystkiego zbierać nawet. Dobra, gdzie my możemy tu wyjść? Tu wyjdziemy do góry. Ale... A, czekaj, to jesteśmy tutaj chyba. Łe, to przecież my tutaj mamy też wejście gdzieś.
Tu. Aha, ja myślałem, że to jest wejście do tej jaskini, gdzie byliśmy już, dobra. Nieważne, w takim razie. Idźmy podrzucić tylko tutaj jeszcze. Niczym. Kukułka. Do gniazda. Jakieś jaja. Dobra, czyli tu można jeszcze z tej strony wejść do tej jaskini. Okej, okej, dobra. I tu był ten solarny, który... Dostałem się tu jakoś dziwnym... Nie, to był ten solarny? To był to? Tak, to był ten solarny. Ale mnie jeszcze zastanawia... Nie, tam był ten zielony, dobra. Mnie się zastanawia, czy jeszcze tutaj możemy jakiś inny kwarc znaleźć. O, cześć, bo tu możemy, ale też możemy iść o tutaj. To co to jest? Blazarny, dobra. Tu jeszcze możemy. Aha, i tu będzie pulsarowy jeszcze, tak? Dobra. Okej. Okay. Czy jeszcze są jakieś tu inne kwarce? Może za wodospadem? Przejście za wodospadem będzie? O! Skrzynka za wodospadem, wiadomka! No i w końcu jakaś gra mi wynagrodziła to, że zaglądam za każdy wodospad. No, a może tutaj jeszcze jakieś? A, tu już nie. No! To mi się podoba. Tu coś jeszcze? Tu skrzynkę widzę. O, chipa znaleźliśmy. Chip and Dale. Oh, yes. Dobra, moi mili państwo, w takim razie ja chyba bym się zajął w tym momencie przenoszeniem niektórych tutaj rzeczy. Bo trochę mi to na kilka razy pójdzie. Trzeba będzie tylko jakąś ścieżkę tutaj inteligentną zrobić, czyli coś nie dla mnie. Wracamy z ostatnią dostawą kwarcu do naszej planety. Tu jeszcze jakieś ostatki właśnie. Kwazaryzozonowy i pulsarowy. Pulsarowego mamy najwięcej. To sobie zrobiłem w ogóle szafki. Tutaj wszystkie mamy kwarce, czyli mamy tak blazarny, magnetorowy, pulsarny, solarny, kwazarowy. A tu sobie przeniosłem metankorę, żeby to było jakoś to poukładane. No właśnie, i teraz czas na ulepszenie, mam nadzieję, wszystkiego. O, chipa na przykład tutaj sobie ulepszymy, cyk. I to potrzebujemy kwarcu takiego i takiego. Cyk. Bo chyba teraz będzie warto właśnie sobie ulepszyć wszystkie, o, dwa razy solarny. Te wszystkie sprzęty, które mogę. Bo jak znalazłem te... Cyk. Dobra. Łopanie. Ta latarka, to ja rozumiem. Teraz się świeci. Teraz widać, że się świeci, nie? Filtru menu konstrukcji. Tego w ogóle nie mamy zrobionego. Chyba. A mamy miejsce. To ja bym chyba nawet się skusił zrobić takie coś. Wszystkie zabawki zrobimy. Nadstopu też tutaj widzicie, mamy trochę zapasu. No tych podstawowych... Nie, też mamy dużo. Dobra, cyk. Sobie włożymy. Jak to wygląda ten filtr? Na czym polega ten filtr? Nie do końca wiem, na czym polega ten filtr. Menu konstrukcji. Ukrywa obiekty niższych poziomów. A, ukrywa obiekty. Dobra, to jest super. A, czyli rozumiem. Czyli teraz mamy... Jak mamy podgrzewacz, to tylko poziomu czwartego. O, tak. Tak. To mamy zrobione, już widzę. To jest... Te mamy egzoszkielety zrobione. Tu mamy prędkości buty. E3, ok. Mikrochip mapa. Tu chciałbym obsydian zdobyć. Ale to jeszcze nie na moje. Moglibyśmy też sobie, o.
Większej liczby przepisów. O, proszę bardzo, to byśmy mogli sobie przypiąć tego. Przy okazji może tego metanu trochę tutaj pozbieramy. Niski poziom nawodnienia. O nie! Jesteśmy skończeni. Dobra. I tyle. Dobra, to metan. I resztę odłożymy metanu, bo potrzebujemy tylko jeden. Osm. To by wziąłem siarkę, bo siarkę już mam tutaj pełną. Zeolit, magnez. Dobra. I kobalt. Dobra. Możemy w takim razie zrobić sobie tu cyk, przypinkę. Naciśnij ponownie. Dobra, cyk. Jeszcze możemy zrobić ten. I tu zielony kwarc, to był ten. Plus blazardy chyba. To był niebieski, o. No to teraz to szalejemy, nie? Dobra, zrobione. Czy my tutaj mamy? Plecak piąty mamy, tlen mamy. Plecak odrzutowy to mamy i filtr też mamy. Dobra, czyli wszystko zrobione mamy. Wszystko mamy zrobione, to co chcieliśmy. Przynajmniej. Ciepło nam się robi pomału. Niedługo nam się odblokuje to ten generator fuzyjny. Aczkolwiek sobie na pralkę przywieź. Weźmy sobie dwie dynie. Pięć wód. Ja bym się... Albo właśnie tak, że jeszcze zjemy tutaj cyk. O. Ja bym się wybrał, wiecie gdzie? Tutaj jak jest ta mapka. To przede wszystkim tu, do tego punktu. Nie wiem co to jest, ale może warto i może później tutaj spróbować też obsidian zebrać, nie? O, to coś. Bym musiał tutaj przez tą jaskinię przejść. Dobra, no i let's go. Hej, oh, let's go. Po drodze fajnie by było pozbierać materiały też na budowę. O, na przykład tytan, krzem, na budowę już mieszkanka, żebyśmy później znowu na szybko nie szukali czegoś, żeby się tylko nie udusić, nie? Albo skończyć jak gdzieś tutaj kiedyś skończyłem. Padając na ryjek. Czy ja krzem mam? Mam. Czy ja bym potrzebował jeszcze tytan? No i oczywiście żelazo, nie? Jeszcze jedno żelazo i jeden tytan. O, co ciekawe, to szybciej znalazłem żelazo, ale tytan też tutaj, proszę bardzo. Dobra, let's go. Dobrze by było ten obsidian też znaleźć. Tutaj jeszcze mam trochę irydu, ale irydu to mamy pełną szafkę prętów. Pełną szafkę prętów. O, tam widzę skrzynkę jakąś na tym, na wysokościach. A, weźmy sobie. Też widzę te pulsarowe kwarce, jakbym potrzebował. To można tutaj pozbierać. Próbuję rozglądać, czy tutaj czasem jakiejś skrzynki nie ma. O, na przykład. Na przykład. No dobrze, i tutaj powinno być coś... Coś. Wszystkie coś, co się... Lubią, kto się... czy mogę na to? Nie mogę. Bo tu jakby mi to tu pokazuje, ale... Nie widzę. Tego. Tam będzie chyba ten... Co ja bym sobie tutaj zrobił po prostu? O, to widzę nawet skrzynkę jeszcze. Ja bym sobie tutaj zrobił po prostu cyk. I po prostu cyk. I po prostu jeszcze bym zrobił sobie... To bym chciał zrobić. Bo potrzebuję kompas, a żeby zrobić kompas, to potrzebuję warsztat, czyli potrzebuję krzem. A tu chyba nazbieramy sobie, nie? O, na przykład tutaj leży taki samotny krzem. Mam nadzieję, że nie skończy. Dobra, jest.
Aluminium. No tak, aluminium to tutaj chyba nie pozbieramy. Chyba, że ze skrzynki. Bieda w kraju. Z drugiej strony się zastanawiam, czy ja na przykład nie miałem aluminium w tej miejscówce gdzieś tutaj. Bo tu były takie dziwne materiały. I mógłby być tu też aluminium. O. Tak, byczku. Rzadka, to bierzemy. O, byczku. Mamy to. Robimy sobie mapkę. Mamy trzy te, bo ja bym sobie zrobił też... Albo nie. Dobra, tylko ja pożyłem tak. Gdzie jest kompas? Krzem i magnes jeszcze. Magnes, proszę bardzo, tu się wala. Krzem. Dużo żelaza tutaj mam. Ale krzemu za to mało. Ej, no, co? Krzemu tu nie ma? Żelaza tu się wala. Od... O, dobra, jest tutaj jeden na przykład. Dobra. Mamy to. A, czekajcie, ja najpierw potrzebuję kompas. I teraz dopiero potrzebuję zrobić... Nie mówcie, że znowu krzem będę musiał szukać. Tak. O, dobra, jest tutaj. Cyk. Dobra, mapeczkę. Dobra. Gdzie jestem w tym momencie? On mi pokazuje coś tutaj, coś tu, o. Czekaj, tu nie było wejścia gdzieś do podziemi? O tak, byczku. O kurde. Boję się. Nie, żartuję oczywiście. Dobra, tu było do wejścia do podziemi, tylko ja mi bardziej by zależało w tym momencie znaleźć w sumie ten obsydian. Wtedy bym mógł sobie mapkę otwierać gdzie chcę, nie? No tam widziałem, jest pełno tutaj, widzę wszędzie. Wszędzie tych, no jak się to nazywa, zeolitów. Ale ja już mam tam dużą szafkę zapełnioną tymi zeolitami. I tutaj w ogóle wyrosło jakiś bambusów. Baobabów, czy tym podobnych. Dobra, tu powinien być ten teren z lawą. Chyba. To nie tu, tu, dobra, widzę lawę. I tu teoretycznie powinien występować... Obsydian. Czy lawa... O, jest! O, inkubator otrzymałem. Czemu ja tego nie mogę zebrać? Dobra. Oh, he's! Co to? Iryd. O, to widzę, że tak gorąco, irydowo. Jakieś jaskinie też widzę. Iryd. Oj, nie wiem, czy ja bym chciał tam wchodzić dalej, bo mi się pomału tlen kończy. Ja bym tylko zakosił sobie właśnie tych kilka obsydianów. Pod pachę. Cyk. No tutaj to bym się wybrał kiedyś indziej, jak już będę miał dużo tlenu też, nie? No tak,
Ale schodzi mi coraz mniej tego tlenu, bo miałem w ostatnim odcinku miałem, że minus 1,9 na sekundę, a teraz już schodzi minus 1,7. Dzisiaj też jeszcze było 1,8, czyli no, atmosfera się zagęszcza i robi bardziej przyjazna dla nas. O, tu jest jakiś ten most z korzeni. No dobrze. Jest też skrzynia, to może byśmy ją sobie... Nie wiem, czy ja zabiorę cokolwiek z tej skrzyni. Zobaczmy. Co ja w ogóle bym potrzebował? Tego mam pełno. Obsidian. Nie będę sobie chyba zajmował miejsca na razie. Będę przynajmniej wiedział, bo tutaj gdzie mam bazę, że coś jest. Czy my jesteśmy w stanie przejść do tego domu jakoś tędy tutaj? To by było fajnie, bo nie chcę mi się iść naokoło. Ale jak po tych kamieniach gdzieś tutaj jakoś takoś, tutaj o cyk. W ten sposób, cyk, 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 cyk. O. Ja może byśmy tu mogli jakoś zrobić sobie przejście. Fajnie by było. Może tu po tych kamieniach jakbyśmy tutaj mogli sobie po prostu przejść tak na skróty, nie? No, chyba nie da się rady. No, ewentualnie wybudować tutaj jakąś taką dużą wieżę, żeby nie chodzić naokoło. Dobra, wróćmy się do domu. Będę mógł zrobić sobie przenośną mapkę. To już mi się podoba. Nie wiem, czy niedługo też nie będę miał tego reaktora fuzyjnego, to wtedy budowanko w końcu, bo będziemy mieli więcej energii, nie? Dobra, cyk. Elegancko. Dobra, co ja, do czego ja potrzebowałem ten obsydian? Przypomnij, a dla mapki, no właśnie. Skleroza nie boli, tylko szczypie czasami. Dobrze. Nie to. Tu. Oh, is. Dobra, i teraz ta map M? M, dobra. I mogę teraz sobie otwierać, kiedy chcę. Generator fuzji jądrowej. Idealnie. No nie mogło być wręcz bardziej idealnie niż teraz. Jak już jesteśmy właśnie w domu. Dobra, to będę potrzebował. A, mikrochip jeszcze mamy do rozszyfrowania. Pomyślałem całkiem o nim. Cyk. Co my tam mamy? Co? Brak kolejnych... Co? Nie można już więcej rozszyfrować? Naprawdę? Ale lipa. I co, już w ogóle nie będzie w tej grze? Czy może jak odkryjemy jakieś te nowe rzeczy, to będą... Ale lipa. Dobra, zrobimy sobie może tutaj taką honorową szafkę na obsydian. Tyk. Cyk. No właśnie. Irydu mam tyle, że mi się nie mieszczą w szafce. Ale róbmy to. Róbmy nasiono Tuska. Tak jak wina Tuska. Dobra. Teraz tak. Kwarc pulsarowy. Dawaj. I... Ile nam daje to energii? 1500, a tu... To jest prawie 5-krotnie. Więcej energii to daje. No i to się rozumi. A i to takie mniejsze. Takie. Syk. Czy ty to widzisz? I się nie wstydzisz? No teraz to my możemy szaleć z budowaniem. Do wojszczyną postawimy. Dwoje. Pa na to, pa. I 3000 energii na plusie.
No, teraz to ja się czuję jak pan władca, nie? Dobra. Nadstop. Tu. Pulsarowy tutaj. Ja bym mógł sobie wtedy w takim razie zrobić kolejny grzejnik. Bo mam dużo tych pałek irydowych. Ile potrzebowałem tego? Czemu ja sobie nie przypinam receptur? Na ten, na pasek, nie? O, to żelazo mam tutaj nawet. To jakiś bajzel się tutaj zrobił. Dobra, dołożymy sobie grzejniczkę. Cyk. Dobra. Jak można to odpiąć? Znaczy klikając tutaj, ale czemu to się nie znika od razu? A nie, jakby to znikało od razu tak, jak zbuduję. Dobrze. Moi mili państwo. Teraz tak, pytanie, co nam daje jeszcze... Gdzie z glonojady? Tamte, do glonów. Gacze. Nie widać tych glonów? A tu jest, dobra. Biomasa, no właśnie, na biomasę by się przydało coś robić. Służy do tworzenia nowych owadów z larw i mutagenów. Ale jeszcze nie do końca. Rośliny. To nam daje dużo roślin. Też tutaj to więcej daje roślin. Tlenu też sporo. To byśmy to sobie porobili. Tym bardziej, że tutaj mamy trochę nawozu zebranego. Raz, dwa, trzy, cztery. A, weźmy już więcej od razu może. Cyk, cyk. Wody, dawaj. Dobra. Kwiaty też od razu. Oczywiście złote damy. Tu jest drzewo, ale to drzewo chyba nie mogę, nie? Nasiono tuska byśmy sobie też rozłożyli. Tusk temu winny, że go rozłożymy. Tu jest, no właśnie. I teraz tak. Moglibyśmy... Dobra, pobyśmy sobie na przykład tutaj. Jakie nawodnienie? To też to będzie łapać, nie? No właśnie. Ja to daleko łapię, to jeszcze możemy sobie tam kawałek, powiedzmy, dalej, na przykład tutaj gdzieś położyć kolejne. I tu cyk. Będzie też chyba łapać, nie? Jeszcze ten optymalizator. A nie, tam to już nie łapie. No chyba, że po prostu położymy tutaj i kolejny też optymalizator, bo przecież mamy dużo do tego tlenu. O. Dawaj. Dwa proszki. Przydaj mi siarkę. Zużyję trochę. Siara. W sumie to mogą stąd brać. Siara. I iryt. Taki zwykły. Dobra, cyk. Teraz tak, pała uranu. Mamy ich tutaj, trochę nazbierałem. Żelazo. I kobalt. I optymalizator. Gdzieś tu był tlenu. Cyk. Dobra. I tu możemy sobie pierdyknąć taki jeden, kolejny. O, cyk, cyk. Będzie łapało te nasiona tuska. Elegancko. Na razie to sobie zlikwidujemy. Dobra, trochę szybciej powinnam teraz przyrastać biomasa. Zobaczmy sobie... Tak średnio.
Ciepło nam szybko przerasta. Tutaj mam optymalizator do kolejnego poziomu, ale to nam jeszcze dużo brakuje. Ciśnienie powoli przyrasta. Rozsiewacz drzew, to jest istotne, ale to właśnie tlen. To tlen. A, czekajcie, bo ja prawie zdechłem z pragnienia. Czy to tlenu? To jest tlenu 350, 200? Podobnie. To te generatory. To dużo daje tlenu bardzo. Biokopuła. Poziomu drugiego. I trochę roślin, ale to nam duje też dużo roślin. Bo z drugiej strony lepiej chyba było układać te rośliny. Tutaj, żeby nam rosło. A, żeby mieć ul. I motylki w brzuchu. Biomasa, warzywnik, rozsiewacz kwiatów. No, myślę, że tutaj pójdziemy teraz. Biomasę. Biomasa to jest w sumie, tak rozumiem, że ona rośnie razem z roślinami, tak? No, tak. Dobra, czyli no, chyba wygląda na to, że najlepiej będzie kłaść te kwiatuszki. Na ten moment, póki jeszcze nie mam drzew. Rozsiewacza drzew, nie? Gdzieś miałem gnój. No, jeszcze mam dwa gnoje. Do ciśnienia też może by trzeba było jeszcze rozłożyć, ale to czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, jakbyśmy sobie zrobili jeszcze ze trzy co najmniej. Lony, bakłażany i siara, dobra. Siara. Raz, dwa, trzy. Bakłaż. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I Glonisławy. Więcej Glonisławów. Ja nie będę potrzebował więcej. Czekaj. Jeszcze chyba jedno potrzebuję, nie? Tak. Czyli tu jeszcze i ze dwa Glonisławy. Dobra. Cyk. Dobra. Powinienem mieć na trzy teraz rozsiewacze. Czyli bierzemy sobie, no... No co, najlepiej te najlepsze ziarna. Ej, czekaj, to było na trzy, to trzy. I będziemy tutaj łąkę nasion tuska rozsiewać. Będziemy tutaj tuska rozsiewać. Dobra. Dobra. O, bakłażan jeszcze jeden sobie. A to sobie go zjemy po prostu. A co? Kto bogatemu zabroni? I na przykład tutaj jeszcze tuska. A zobaczmy, czy tylko sięga do wszystkiego. Sięga, tu jeszcze byśmy mogli rozłożyć. Dobra, ale tu postęp. Postęp jest. Postęp wymaga ofiar. Co? Nie, nieważne. Dobra, może tu tyle. To byśmy wiertło sobie jeszcze zrobili. Do ciśnienia. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Właśnie, wykopywać też byśmy musieli OSM. Tak zwany OSM. Bum. Bum się kalaka, bum się kalaka, bum. Dobra, elegancko. Zobaczmy, jak to teraz tam wygląda. W tym momencie. No ciepło idzie. Tyle ciepła idzie.
Len. No tak. Tak pomału. No tak pomału idzie. Biomasa. Tak też pomału. No ale przecież jeszcze tutaj te mnożniki możemy zrobić. Właśnie, dajcie mi te rakietki tutaj. Czyli tak, ciepło jest, no powiedzmy, że spoko. Ciśnienie, no, można by było zwiększyć. Rośliny można by było zwiększyć. O, można by było te nasiona do tlenu. I można by było ciepło, ciśnienie, rośliny, aha, dobra. Powiedzmy, że ciśnienie też można. Dobra. Myśmy sobie porobili to. Dobra, cyk. Cyk, cyk. Potrzebuję więcej. Więcej. Z czego my mieliśmy tutaj? Tutaj glony. Glony muszę. Właśnie, glony to ja bym musiał pozbierać tutaj, bo już mamy trochę mało. O, proszę bardzo, ja tutaj glonów, panie! Prawdziwe glonarium. Glon na glonie. Glonem poganiany. Jest zresztą, nie będę miał miejsca w plecaku. Zaraz kamień tutaj leży. Dobra. Cyk. Stary wrócił na chatę. Poproszę trzy glony. Poproszę dwa bakłażany na promocji. Poproszę Ciarosława. Dziękuję. Zastanawiam się, czy można było jakoś ułożyć też na przykład, żeby mi się nawóz robił automatycznie, bo to wymaga bakłażany, które moglibyśmy położyć warzywniki, tak? Plus siarkę, to wtedy byśmy tam położyli. Tylko że nie mam tego, co wydobywa tylko siarkę, to by mi tam czasami mogło zablokować. Wydobywali ekstrakt rudy, nie? Byśmy wydobywali siarkę plus gdzieś byśmy, kurde, tylko by potrzebował jakiś zbiornik wody, glony i wtedy by automatycznie robiło to nam nawóz. Interesting. Zastanawiające. Moglibyśmy się coś takiego chyba zrobić. Wydaje mnie się. Dobra. To teraz tak. Lyrma. I Kora, to sobie może Korę weźmiemy już tutaj. Naszego. Cyk. Dobra. Byśmy mogli tą pierwszą rakietę puścić. I przy okazji się napić. Siu. Zium, 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 zium. Bum. Dobra, która to była rakieta? Na mnożnik roślin. Proszę bardzo. Cyk. Cyk. I rośliny powinny nam szybciej przyspieszyć troszkę. Bum, cyk, cyk. Jak bum, cyk, cyk. Nie wiem, czy to będzie od razu. Widać ten efekt. No, chyba tak. A trochę przyspieszyło, nie? Chyba wydaje mi się, że tak. Dobra, cyk, cyk. Weźmiemy tu jeszcze. I teraz mutageny. Muta, muta, muta. Muta, muta, muta. Oj to. I mamy Korę. Dobra, dawać od razu. Na mnożnik tlenu. A, tylko nie mam silnika.
silnik w teorii, on trzeba potrzebuje uran, no to by mogło być ciężko zrobić. Bo bym musiał mieć wydobywanie i prętów irydowych, i uranowych, nie? Ale można też, to też było podpowiedź z komentarzy, chyba Kamil napisał, że można na przykład też te automatyczne położyć, żeby robiły przy wykopaliskach na przykład uranu od razu pręty, nie? Uranowe. Też jest dobry pomysł. Może zrobimy to jeszcze na koniec. Bo ja przecież mam uran. I pręt irydowy. Bo ja przecież mam wydobywanie tam gdzieś. Może byśmy od razu wymienili też. Na drugiego poziomu. Dobra, wyślijmy jeszcze. Aha, tylko ja teraz nie mam nadstopu. No dobrze. Tego nie przewidziałem. Ale włóżmy sobie na razie to wszystko tutaj. I bym faktycznie poszedł zrobić tak. Czy ja mogę to odczepić? No, nie wiem, czy jest jakiś skrót, bo wy znacie się bardziej na tym niż ja. Czy jest jakiś skrót, który można by było automatycznie odczepić gdziekolwiek jesteśmy. Dobra, ale zróbmy jeszcze na końcu szalony plan. To jest, potrzebuję tak, materiały na poziom drugi, potrzebuję materiały na ten warsztat automatyczny, manipulator, autowytwórnik, o. I potrzebuję dużo osmu. W ogóle musiałbym zacząć też wydobywać osm. Tutaj trochę będziecie, o, akurat te dwa mam i te dwa też. Dobra, lecimy na uran. I mam nadzieję, że uda się to w takim razie zrobić. Bo to nie powinno być też trudno. Lecimy na uran. Spróbujmy to jeszcze ogarnąć przynajmniej. Tylko nie wiem, czy ten autowytwórnik, na jaką odległość on jest. Na przykład będzie tam sięgał. Jest autowytwórnik tu. A nie, to jest na taką bliską odległość. Dobra, ale to nie szkodzi. A, tylko bym potrzebował chałupkę. Z tego co widzę. A, super. Super, 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 duper. Dobra. Cyk. Dobra. Teraz tak, bym potrzebował w takim razie to bym potrzebował tutaj, o, w ten sposób, w ten sposób. I czy można tutaj zrobić w takim razie autowytwórnik? Będzie można, no. Będzie można autowytwórnik, tak? Wybierz przepisy, które chcesz stworzyć automatycznie. No właśnie. Chciałbym tworzyć to. I położymy tutaj w takim razie ekstraktor rudy poziomu drugiego. A to już miałem chyba poziomu drugiego. No tak, przecież ja nie mogłem tutaj uranu wydobywać. Ja tu miałem poziom drugi. Ale ze mnie debil.
Albo jeszcze inaczej. O, katularwa pospolita, to nie. To pospolitej to ja nie chcę. Ani kochani. Inaczej jeszcze bym to położył. A trzeba gdybym położył teraz dwa, bo się okazało, że stać mnie na dwa takie. Tu, powiedzmy. I tu. Cyk. To wtedy mam nadzieję, że to będzie się tutaj robić, te pręty. A ja będę tylko przychodził i zbierał. Aha! Mamy to. Dobra, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i do zobaczyska. Już niedługo w kolejnym odcinku, gdzie będziemy dalej kombinować, aby tu zbudować, bo teraz w sumie to tak jesteśmy nieograniczeni trochę energią. Mamy dużo energii. To mi się podoba. Tymczasem do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara.